Ach, lecimy sobie dalej z naszą przygodą. Jak to się kurwa tam nazywa? Ła! Ła! Szczury mnie wpierdalają! I co, zgin? Dobra, zabijcie mnie. Zabijcie mnie. Rzucę cię ogarom na pożarcie. Ciekawe, czy one mnie zaatakowały ze względu na to, że ten? Że niosłem tego typiarza, czy co? Zwłoki chciały zeżreć? Nie wiadomo. Dobra, chodź. No ale chyba mogę się tu poruszać. Martwy heretyk, to zawsze dobre wieści. Ja pierdolę zamknięte drzwi, no jebnę zaraz. Czy ja mogę? Niech przyniesie klucz gdzieś. Chyba... Zamieszanie z wyjcami musi blednąć w obliczu tego, co dzieje się w Dunwall. A może mi ktoś powiedzieć, gdzie mam to zanieść? Jeszcze wyżej. Ja mu palną w łeb, nie? Pytanie, czy to nie jest na zasadzie takiej, że... Jak ja mu go oddam, to już będzie, wiesz, w tokach. Wyjce to tchórze, bracia. Naliczyliśmy jednak sześciu. Kto? Cieszę się, że to ty. Jeśli muszę umrzeć, dobrze mieć przy sobie w ostatnich chwilach prawdziwego przyjaciela. To dla mnie zaszczyt. Chciałbym znaleźć inny sposób, ale to paskudna rana brzucha. Lepiej tak, niż dzień lub dwa w agonii. Odchodzę ty, więc. Ty nie masz nic na brzuchu. Zakazy. Dobra, idę do tego ziomka. Może, a może tu jest ten klucz? Gówno jest. Paulo? Tak, to Paulo. Masz pojęcie, ile dobra stanie się dzięki tobie? Teraz, gdy Paulo nie żyje, mam wobec Karnaki wielkie plany. Znam ciebie i twoje ambicje na Drewidencie Bern. Dla mnie jednak był to tylko środek do innego celu. Czy kongregacja pamięta o swoich przyjaciołach? Oczywiście. O wrogach również. Czego oczekujesz? Mów, proszę. Muszę dostać się do domu Aramisa Stiltona. Oni przypominają tych... Ciekawe. Z tych niebieskich z Dainklajta dwójki. Nie pamiętam, jak się nazywali. Niezmiernie mnie to niepokoi. Tą nację tych takich żołnierzy właśnie. Mi, a znów na tym zyskasz. Straż porządku, czy jakoś tak? Straciliśmy pozycję w Karnace i nawet powstrzymanie heretyka Paula przed przejęciem ulic wymaga walki. Dzięki tobie jednak jego czarne serce przestało bić. Dam ci więc to, czego chcesz. Słucham. Podczas przesłuchania wyjca dowiedzieliśmy się, że niektórzy z nich umieją otworzyć zamek Jindosha i wejść do domu Stiltona. Pewnie Paulo i kilka zaufanych osób. To, czego szukasz, wiąże się zapewne z przyczynami zamknięcia domu Stiltona przez Jindosha na polecenie Duke. Jednym słowem, i tak trzeba otworzyć ten dom Jindosha i ktoś od Paula wiedział, jak otworzyć ten zamek. Nie twojej pomocy, wicerewidencie Bern. Ja również będę pamiętać. Ale to z pizdy było. Zabierzcie stąd naszego gościa. O, tu ma ten. Wierzę, że znajdziesz to, czego szukasz. Amulet. Opóźniony zapłon. Jakby teraz tak... Co tak zawiesza? Opóźniony zapłon, dobra, nieważne, nie chcę tego. Dom Stilton. Jestem bardzo blisko, by dokonać w Karnace czegoś wielkiego. Nazwijmy to eksperymentem. Wykonam tylko kilka ruchów i znajdę się w pałacu Duke'a, rządząc całym Serkonos.
Wyobraź to sobie. Jedna z wysp ściśle trzymałaby się 7 zakazów. Nie jest to coś, co możesz wiedzieć, ale swego czasu towarzyszyło mi wielu członków twojej organizacji, w tym dwaj nadrewidenci. Niektórzy byli dobrymi ludźmi, ale niektórzy ani trochę. Aha, no to jak w sumie z każdym. Czy raduje mnie twoja wizja? Uważaj, co mówisz. Kongregacja ma długą pamięć. Zapewniam cię, że jeśli zdobędę wpływy w tym kraju, znajdę sposób, by służyć zarówno cesarstwu, jak i kongregacji. Już samo to odróżnia mnie od Duke'a Luke'i Abel. Na razie jednak odejdź w pokoju. A to w sumie dobrze wybrałem. Oni są tacy... tacy śmieszni trochę, ale jest okej. Dobra, bo ja i tak muszę się kończyć na otwieraniu tego zamku, czyli teoretycznie nic mi to nie dało, że to zrobiłem? A czekajcie, ja sobie zapiszę. A co, do czego oni się tu modlą? I zobaczę, czy da się go zabić. Zabiłem go! Miej się na baczności. Na baczności. Można ich zabijać, oni mają mnie w dupie. Ale to my będziemy chyba najgorszy scenariusz mieli z możliwych wszystkich. Że jak ja wszystkich wyrżnę w pień. Ale jaja. Zostawiam to. Pierdolę. Wszystkich tu wyrżniemy w kurwa w pień. Ty. Ja nawet się skradać nie muszę, bo oni nie wiedzą o tym, że ja go zabiłem. Co? Jajco! Zdychaj, parówczaku. Kongres kongregacji. No tylko na oczach innego dobrze by było ich nie zabijać, nie? Bo wtedy się kapną, zrobią alarm pewnie. Bo teoretycznie jak tu wszystkich wyrżnę, to nikt się nie dowie o tym, że ja przyniosłem tego Duke'a całego. I że ja go zabiłem. Co my? No tu bym chciał się dostać, nie? Ten chłop se siedzi. Pyk! Przecięty w pół. Dziękuję, do widzenia. Postrzegają ten. Ten scenariusz. Fajnie się tak chodzi i ich zabija na szybko. Ciekawi mnie bardzo właśnie, jak ten scenariusz postrzegają, wiecie? Bo kurwa... niby zrobiłem ten, ale w sumie zabiłem tego. Taki zrobiłem, kurde, miszmasz. Ja nawet nie wiem, gdzie ja mam iść, bo on mi powiedział... A, to ja i tak to źle wybrałem. Jakbym tamtych wybrał, to bym miał kogoś, kto tworzy mi ten zamek Jindosha. A tak to muszę jeszcze raz odpalić tą solucję i to rozkminić. Więc zajebiście. Więc świetnie.
I dalej nie mogę znaleźć tej, nie mam tego klucza do tej runy. To tam. No ja no. Halo. Kumsiobalo. Potem będzie tam na zewnątrz trochę przypał, bo tam są, jest kilku naraz ich, nie? Ale oni są jacyś tacy ospali w ogóle, oni są... Kto to jest? Ciało nie żyje. Okej. Okay. Chyba coś tu jest. Dobra, tych może zostawię na zewnątrz, bo oni są kurwa za blisko siebie. Bracie. Dobra, oni do mnie bracie. Bracie, oni zaraz zauważą, że ja kurwa ich pozabijałem. Ich jest... Jest tu naprawdę bardzo dużo. Dobra, ja idę do tego zamku Jindosha, pierdolę to. Kończymy tą misję. Niepotrzebnie to jeszcze raz wczytywałem się i ten... Co to jest?! Co tu się dzieje? Oni się respią generalnie. To jest terytorium neutralne, więc mnie pocałujcie w dupę. Pocałujcie mi się w dupę, ja zabiłem wszystkich, wyrżnąłem w pień. Znaczy, no nie wszystkich żołnierzy, nie? Ale... Ja nie chciałem się już tam napieprzać z nimi. Dobra, zamek Jindosha jeszcze raz. Mam już to mniej więcej odpalone. Ech. Dobra. Zobaczmy nasz tekst. I nasz zamek Jindosha. I mamy tak. Nie chcę mi się tego jakoś rozkminiać, kurwa, drugi raz. Dobra. Pierwsza osoba z pamiątką trzecią. Czyli pierwsza osoba to jest... To jest ta w tym... Ubranie w innym kolorze zaś. Ubranie w innym kolorze zaś, czyli Marcola z trójką mówiłem, tak? Marcola z i pamiątka numer 3 twierdząc, że Dunwall twierdząc, że... Cynowa tabakierka. Markowa i no ta na M i cynowa tabakierka. Żeby było śmieszniej, wychodzi mi podobnie jak tam. Dobra, dwójka... Z czwórką. Dwójka to jest... Siedziała. Czyli Finch i czwórka to jest czynisz cienną rzecz. Wisiorek w kształcie tak? Tak, wisiorek w kształcie ptaka i to jest ta Finch.
Pinch wisiorek w kształcie ptaka. Potem mamy co? Trójka z dwójką. Trójka to jest... Hrabina Conti. I... Dwójka to jest... Gdzie? Cenny drobiazg. Diament. Potem mamy czwórkę i jedynkę, osoba numer 4. To jest ta po tym alkoholu jakimś. Natosiu. Czyli ostatnia to jest ta Winslow. I teraz jedynka pamiątka to jest gdzie? To jest jeszcze w ogóle w tym tekście, gdzie jest ta ładniejsza. Oder wojenny. Czyli to będzie pierścionek. Dobra. Czyli jednym słowem, i tak drugi raz solucji to zrobiłem, tylko sobie jeszcze po drodze... Informacja była prawdziwa. Pozabijałem. Jak informacja była prawdziwa? Ja nawet nie słuchałem, co on wtedy gadał. Wcześniej miałem w kierunku skradaj się wróg, a tu teraz miałem... mam w kierunku krwawo, czyli... Krwawo, tak? Tak, trwało, czyli wszystkich zajebałem, kurwa, konkretnie. Robimy świetny scenariusz. Ale to tak samo jak korwo robiliśmy w jedynce. Czyli rozpizdziec i... I kropka. I potem dlatego mnie może tak atakują. To jest dziwna rzecz. Gdy dorastałam, ale coś mi się nie podobał też ten typiarz. O cesarstwie, którym tak będę naprawdę rządzić. Wspominam dzieciństwo, chwile z matką spędzone na jej tronie. No to taki kurwa drugi Stalin. Ojca. Pamiętam szczurzą zarazę, morderstwo matki i wszystko, co stało się w pubie Hound Pits. A teraz jest... to... Aha, w tym pubie, dobra. Chcę tylko pozbawić to zdradzili jako kurwo i odzyskać ojca. Ten dom skrywa sekrety Delilah. Wykorzystała tragedię do swoich celów. Przejęła cesarstwo i przekształciła je wedle własnej woli. Zmieniła Duke'a Luke'a Bell z rozpieszczonego chłoptasia w intryganta, który pomógł jej przejąć mój tron. Uczyniła się nieśmiertelną i nawet miecz mojego ojca nie mógł jej zabić. Dowiem się, jak tego wszystkiego dokonała. Następnym razem, gdy ktoś przebije jej serce ostrzem, będę to ja. I oczekuję, że wtedy umrze. Ale groźna! To chyba przez ten nasz scenariusz, co? Otwórz zamek Jindosza. Dziwne. Czuję, że to miejsce wyssało ze mnie siły. Ja mam tylko jedno marzenie. Żeby tu nie było... przeciwników. Jak nie będzie przeciwników, to będą zagadki, a zagadek też nie chcę. Stilton jest oddzielony od reszty dzielnicy. To jeszcze jak oddzielony? Jakimś takim dziwnym murem. Znaczy też nikt tam się nie wspiął, ani nic. Też dziwne. Dobra, wbijamy. Ale że tak zapuścili, taki burdel tu zostawili? Co to jest? A, tu safe jest! Kilka drobniaków i wielorybia kość. Zawsze na plus. Na plusie. Jeszcze według ciebie nie powinno mnie tu być! Czy to może być Stilton?
No, fajnie by było, jakby to nie był mniej żaden wróg, bo ja bym chciał... Gdzie on niby jest? Tam. Najpierw na górę. Po runy. Bo jeżeli ten poziom... Jest trzecia runa. Mogę sobie... Piąta runa? Skąd ja mam pięciu runy? Aha, bo za tamte dwie. Za te takie te, dobra, zapominam, że się dwie dostaję. Dobra. To mamy rozwinięte oko i teraz możemy kupić sobie jakąś... umiejętność, refry. By odbić pociski, nie. Tworzenie run też nie chcę. Aha. No nic nie jest tu żadne ciekawe, powiem wam. Ale może w ten refleks pójdziemy z drugiej strony, bo... Może i odbijanie pocisków tak średnio mi się przydaje, ale może szybciej będzie ten. Jak to się nazywało? Szybciej będzie... Uniki robić, te bloki. O, wydłużony czas na sparowanie ciosu. Mogę jeszcze dokupić, super. Pasuje. Idę olo. Dobra, runa zgarnięta. Tu jeszcze jest amulet. Nie sprząta i nie walczy z wilgocią. Zaczyna gnić. O. Oczywiście to jest znowu tak, że się tam nie dostanę. Uwielbiam. No dobra, z powrotem na dół. A czekajcie, tu jest jakieś przejście. Co to kurwa jest? Nie, znowu mogę ten. Nie, znowu mogę spogadać z Tiltonem. Zamiast tego łażę jak debil. Lecz czarne miały twarze. Z piętro niżej i przez to brzmiał, jakby był kurwa 3 cm ode mnie. Standardowo. Tu nic nie ma. Ha, bo... On tam na dole jest, faktycznie. Słyszę, jak wyją do siebie nawzajem. Pewnie tędy trzeba tam wejść. Dobra, idę zobaczyć, czy tu się da przejść. Ale tu się nie da przejść i tu jest jakiś demon, świetnie. Dobra, idę do tego Stiltona, już tą dziurą w podłodze. Kiedy się tak postarzałem? Gdzie są ludzie z mojej młodości? Gdzie bale, które tu urządzaliście? A, i to jest wejście na kolejną część. Dobra, siema, Stilton. Gdzie jesteś, przyjacielu? Musimy Aramis rozmawiać. Stilton? Napijmy się herbowo. On wygląda... Coś w duszy Aramisa Stiltona pękło. On nie wygląda jak typiarz, który nas zdradził jako korwo i ten? Część jego duszy i część tego domu pozostały w tamtym... A on tam jest. Zaufani ludzie Duke'a wciąż są tu zebrani. I wdrażają swój wielki plan. Plan Delaili. Część Aramisa Stiltona nadal tu przebywa. I wciąż pęka. Pustka to właściwie nie miejsce. Jest o wiele starsza i dziwniejsza niż można sobie wyobrazić. I to nie jest jednak dom Stiltona, tylko jakaś pustka, co? Zaś w domu Stiltona
ciągle przecieka do naszego świata przez wyrwę, którą Delilah podstępnie tam stworzyła. A, czyli jakąś wyrwę trzeba za... Magia jest tu wypaczona. No dobra. I wszystko działa inaczej niż powinno. Weź to. Wyobraź sobie, że to chronotron. Chronotron? Idź i spójrz na Duke'a i Delilah. Brzmi trochę jak ten. Jak coś z Avengersów. I co to jest? Chronotron, no, żeby... A sorry, czytałem na cicho. Na pustkę. Goście czekają w pana gabinecie. Duke prosi o przekąski, a ja nie mogę wejść, nie znając kombinacji. Na drzwiach jest dodatkowo. Można lepiej wykorzystać to drewno i drut. Budując szubienicę chociażby. Czas cieknie. Leci ze ścian. Niszczy mi dywany. Okej, czyli robimy sobie tym przejście i możemy podglądać. Okej. Mój strażnicy, służący. Ja jestem tu sam? Albo. Normalnie są drzwi. Dobra, ale ja sobie na razie pójdę do góry. I tym sposobem pewnie. Teraz można wejść w te miejsca, w które nie mogłem wejść. Cesarzowej, że Duke wykopuje w ogrodzie ciała i że nauczył się śpiewać. Jedyne wyjście stąd istnieje w teraźniejszości. Muszę użyć chronotronu. No świetnie, ale nie mam klucza. Tu był rozpisiec, czy wtedy, czy dziś. Czy ty masz klucz? Nie ruszaj tego, to nie twoje! Zapłaciłem za to własnym. Dobra tam. Nie pierdol. Skąd mam wziąć te klucze? Ale to... Czekajcie, bo ja... Może ja mogę się tam tapnąć z powrotem do góry. Coś tu jest nie tak. Nawet powietrze jest dziwne. Jest na suficie. Słyszę to w nocy. Kości, głębi. Z samego dna oceanu. A, mam zablokowane moce. Inaczej uznają, że nie ma dla mnie miejsca. Tylko chronotron mam. Wśród morza. A, dobra, ja wiem, i tak zrobić. Świta Duke'a jest, albo była, w gabinecie. A Stilton ma kod do zamka. A, że tu muszę być w tym chronotronie, bo inaczej się nie da. A, dom Stiltona był całkiem ładny, zanim stało się cokolwiek się stało. Tak szczerze, dlaczego Stilton w ogóle chce zaimponować ludziom takim jak Duke i ta kustoszka? Jest 100 razy lepszy od nich. Musisz coś zrozumieć, jeśli sobie nie pójdziesz. Dobra, pierdol się. Dobra, bo teoretycznie jak mam ten... Jak mam wrogów, to mogę sobie wyłączyć i jest wyjebane jaja. Ha!
Jak tu nie wyjdziesz? Jak mam zareagować na taką prośbę? Skąd wezmę na południu wino agresorne? Jestem ciekawy, kto to był. Hej, kto? To długo nie potrwa. Co się tu dzieje? Do cholery! Oś tu jeszcze cwaniaczku. Dobra, chronotron. A mogę wyłączyć tutaj? A to jest hol główny. Okej. Kto tam biega? I tam jest zamknięte. A musimy kończyć odcinek. Może przestać ciąć? Dziękuję. Dobra, to polatamy sobie. To może być bardzo ciekawa misja, powiem wam, z tym, że możemy się tutaj cofać w czasie, wracać do czasu teraźniejszego. Ej, a ty niby dokąd się wybierasz? Dobra, dziękuję za uwagę. To może być bardzo ciekawa misja, naprawdę. Że tu będziemy się tym przechodzić, tu zmieniać, bo to on może być całkiem fajne. Ale pewnie i tak się będę wkurwał. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia następnych. Elo, Lubens!